Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać dzisiaj na temat stosunków polsko-ukraińskich w okresie II wojny światowej. Zanim jednak do tego przejdę, pozwolą Państwo, że przedstawię moich szanownych gości. Pani Ewa Siemaszko, utalentowana badaczka, która z powodzeniem zajmuje się kwestią Wołynia w XX wieku, mająca na koncie ogromne zasługi dla utrwalenia pamięci o zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Wraz ze swoim ojcem, profesorem Władysławem Siemaszką, jest współautorką monumentalnej, dwutomowej monografii Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia, a także autorką szeregu artykułów poświęconych problematyce relacji polsko-ukraińskich w pierwszej połowie XX wieku. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami także ksiądz profesor Józef Marecki, polski duchowny rzymskokatolicki, historyk, archiwista, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, autor ponad 30 monografii i wielu artykułów naukowych, w tym poświęconych również ideologii OUN i UPA, a także prześladowań ludności polskiej przez Ukraińców w okresie II wojny światowej. Jest także współautorem książki Wołyń – Przemilczana zbrodnia na Polakach. Bardzo serdecznie witam. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczy również pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz również członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, który w swoich licznych publikacjach porusza zagadnienia m.in. relacji polsko-ukraińskich w wieku XIX, XX oraz między kościołami katolickimi rytu łacińskiego i greckiego. Co istotne w kontekście dzisiejszej rozmowy, pan profesor Ryba jest autorem książki Kościół i państwo na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Witam serdecznie. Udział w rozmowie weźmie również dr Tomasz Bereza, historyk, znawca stosunków polsko-ukraińskich w latach 39-47, pracownik Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje także na historii regionalnej, szczególnie województwa lwowskiego w latach 19-45. Jest również autorem książek, artykułów. Jedna z jego pozycji nosi tytuł Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w latach 39-45. Ja nazywam się Anna Karbasz-Wilińska. Jestem pracownikiem Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą rozmowę. Temat naszego panelu jest bardzo szeroki, dlatego w związku z tym, jak również przede wszystkim z uwagi na zbliżającą się 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej, chciałam zaproponować Państwu, abyśmy go nieco zawęzili, nie unikając oczywiście nawiązań i odniesień oczywistych do zagadnień tego okresu. Stosunki polsko-ukraińskie, jak wiemy, na przestrzeni wieków nie układały się najlepiej. Zakończenie I wojny światowej również tych stosunków nie poprawiło. Powiem więcej, te stosunki jeszcze się zaostrzyły, ponieważ wyniknął konflikt o Galicję Wschodnią i o jej przynależność, czy to do narodu ukraińskiego, czy to do narodu polskiego. Mamy rok 1918. Polacy odzyskują niepodległość. Ukraińcom nie udaje się wówczas stworzyć trwałego państwa, chociaż warto przypomnieć, że wówczas istniały w tym okresie dwa państwa ukraińskie nawet, bo było to Zachodnia Ukraińska Republika Ludowa, która powstała właśnie we Lwowie w Galicji Wschodniej i Ukraińska Republika Ludowa, którą powołano na Ukrainie Naddnieprzańskiej. Ale mamy ten rok 1918, wybucha wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią. Trwa do lipca roku następnego, a w ogóle sprawa Galicji zamyka się dopiero w 1923 roku, kiedy Rada Ambasadorów uznaje suwerenność Polski na tym obszarze. Galicja zostaje przyznana ostatecznie Polsce,
II Rzeczpospolitej, którą zamieszkuje ogromna liczba mniejszości narodowych. Jedną z tych największych mniejszości narodowych jest oczywiście mniejszość ukraińska, która wynosi ponad 14% według spisów ludności, które się odbyły w 21 i w 31 roku. I państwo polskie ma pewien problem do rozwiązania, mianowicie, żeby ta mniejszość narodowa w tym kraju czuła się dobrze. Mniejszość narodowa miała zapewnione swoje prawa oczywiście. Zapewniał je decyzje Małego Traktatu Wersalskiego, zapewniały je zapisy konstytucji, czy to marcowej, czy kwietniowej, ale jak wiemy, nie zawsze te zapisy były respektowane i przestrzegane. I teraz już idąc do naszego tematu, naszego panelu, chciałam dopytać, bo mniejszość ukraińska jest w tej Polsce, żyje w okresie dwudziestolecia międzywojennego i nagle dochodzi do wybuchu II wojny światowej. Ja chciałam zapytać przede wszystkim o taką rzecz. Jakie były nastroje Ukraińców w momencie, kiedy ta II wojna światowa wybuchła? W zasadzie to ten problem musielibyśmy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Z jednej strony powinniśmy spojrzeć na to, co się dzieje w armii, w której według obliczeń profesora Waldemara Rezmera było sto kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców. Co się dzieje na poziomie partii politycznych i to zarówno tych działających legalnie, jak i organizacji działających nielegalnie. Jeżeli chodzi o armię, no, szanowni państwo, 25 lat temu właśnie pan profesor Waldemar Rezmer na konferencji Polska-Ukraina trudne pytania przedstawił taki referat dotyczący stanowiska czy stanowiska Ukraińców, czy Ukraińców w siłach zbrojnych, ich udziale w kampanii wrześniowej. No i my w dużym stopniu cały czas na tym artykule, aczkolwiek profesor wyraźnie zaznaczał, że nie jest to ostateczny wynik badań, tylko pewne rozpoznanie tematu. No, pokazywał tam różne postawy. No, przede wszystkim tą postawę pułkownika Pawła Szandruka, który w drugiej fazie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim dowodził 29. Brygadą Piechoty i walczył z Niemcami pod Łabuniami koło Tomaszowa Lubelskiego. No, wskazywał też na Wołyńską Brygadę Kawalerii i jej postawę pod Mokrą. Z tego, co pamiętam, tam również jest ta informacja, że ten proces takiej degeneracji, maruderstwa, dezercji ze strony Ukraińców, to w zasadzie rozpoczyna się około 10 września, gdy front dociera na tereny już te etnicznie mieszane, dociera gdzieś do linii Sanu, później prawda, Lubelszczyzna do terenu Bugu i wtedy zaczynają się dezercje, zaczynają się również mordy na żołnierzach Wojska Polskiego, mordy bojówek ukraińskich na żołnierzach Wojska Polskiego. Proszę państwa, i w zasadzie, jeżeli my spojrzymy na publikacje, to cały czas opieramy się na tych informacjach, które przedstawił profesor Rezmer i badania dotyczące udziału Ukraińców w Wojsku Polskim w walkach w roku 1939, one nie zostały gruntownie przebadane. Ja kilka tygodni temu na serwisie YouTube od czasu do czasu oglądam pana doktora Olafa Popkiewicza, który chodzi z wykrywaczem, ale też jest przecież antropologiem sądowym, uczestniczył w wielu ekshumacjach, również na wschodzie. I tam w krótkich, znaczy nie w takich krótkich, no ale w trzech odcinkach przedstawił wydarzenia spod Świekatowa w korytarzu pomorskim, gdzie walczyła 27. Dywizja Piechoty. On tam zasugerował, że
nieskuteczność części oddziałów wynikała z tego, że rekruci narodowości ukraińskiej po prostu się rozproszyli, a nawet przeszli na stronę niemiecką. Proszę Państwa, ja kampanią wrześniową, wiadomo, jako młody, początkujący historyk, zajmowałem się gdzieś w okresie studiów i tuż po studiach. No ale sięgnąłem do pracy Konrada Ciechanowskiego, Armia Pomorze. To jest stara praca, monografia Armii Pomorze, wydana jeszcze w roku 1983. I cóż tam pisze autor? O boju pod Świekatowem, 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, która była w korytarzu, była w Armii Pomorze. 2 września oddziały, część oddziałów 27. Dywizji Piechoty bez styczności z nieprzyjacielem, bez zagrożenia, rozproszyła się. Autor jest jak gdyby zdziwiony, nie wyjaśnia tego powodu, ale rzeczywiście rozproszyła się i trudno było zdyscyplinować, doprowadzić do dyscypliny te oddziały. A więc tutaj ten autor, historyk wojskowości, jak gdyby pominął przyczynę tego rozproszenia. No i proszę Państwa, czyli coś było na rzeczy, prawda? Z tą dyscypliną już 2 września, nie 10, gdy wojna dotarła na tereny etnicznie mieszane. Jeszcze, proszę Państwa, jest kolejny taki przykład. 24. Dywizja Piechoty. To jest dywizja, garnizon macierzysty w Jarosławiu. Armia Karpaty. Zostaje ogłoszona 30 sierpnia mobilizacja powszechna. W Przemyślu tworzone są oddziały zapasowe dla takiej dywizji, która ostatecznie nie powstała, 45. Dywizji Piechoty w Wadowicach. I 5. Pułk Strzelców Podhalańskich, Przemyski, tworzy jeden z batalionów 156. Pułku Piechoty, który ma trafić do Wadowic. No ostatecznie, ponieważ wojna przebiega bardzo szybko, on ostatecznie zostaje przyłączony do 24. Dywizji. Zostaje skierowany pod Tarnów. Tam naciera niemiecka 4. Dywizja lekka. Ten batalion, 3. Batalion 156. Pułku Piechoty, jak wspominał jeden z jego żołnierzy, składał się w połowie z poznaniaków, czyli rekruta z Wielkopolski, a w połowie z tak zwanej szlachty zagrodowej. Ja tutaj nie będę wyjaśniał. Szlachta zagrodowa, czyli ci naturalizowani Polacy, rzekomo o szlacheckich korzeniach, Rusini często, którzy zmienili wyznanie, ruch szlachty zagrodowej, przepraszam, Związek Szlachty Zagrodowej, to jest w zasadzie rok 1938, ale generał Wieczorkiewicz z 10 doku prowadził już pewne takie prace w tym kierunku już od 1935. No ale tutaj już odbiegam. Proszę Państwa, w każdym razie, połowa batalionu to są Rusini, dawni Rusini, obecnie szlachta zagrodowa, połowa poznaniacy. Jest rozkaz kontrataku. I tak jak opowiadał Wojciech, opisuje to Wojciech Dudek, podoficer. Idzie polska tyraliera i nagle część tej tyraliery, gdy dociera do stanowisk niemieckich, część tych ludzi podnosi ręce do góry i biegnie w stronę, oczywiście nie strzelając, biegnie w stronę Niemców. Dowódcy są skonsternowani. Dowódca kompanii jest skonsternowany, nie wie co robić, bo to jest no, sytuacja niesamowita. Dowódcy plutonów nie wiedzą co robić. Wreszcie jakiś kapral właśnie z Poznania, widzi, co się dzieje, że po prostu dezerterują z bronią w ręku do przeciwnika, krzyczy na moją komendę ognia do tych
i tu pada przekleństwo, nie mogę go. I ci żołnierze po tym krótkim osłupieniu zaczynają strzelać do tych dezerterów, do tych zdrajców. To jest 5 września. A więc tutaj, jeżeli chodzi o, proszę Państwa, o to, tak naprawdę myśmy tym problemem dezercji, chyba się nikt się do tej pory nie zajmował. Również tej dezercji spowodowanej, owszem, są na przykład opisane dezercje Niemców, tam szczególnie jeżeli chodzi o walki na Śląsku, prawda? Natomiast tutaj ten wątek, on chyba jednak ciągle jest potraktowany po macoszemu. Reakcje na wojnę. Ja już kiedyś na jednym z takich spotkań dałem taki przykład autentyczny, wspomnienia mieszkańca Drohobyczki, to jest miejscowość niedaleko Dubiecka, położona na lewym brzegu Sanu. Drohobyczka, miejscowość narodowościowo mieszana, mieszkali i Polacy, i Ukraińcy, żyli w zgodzie. Żeby była jasność, tam nie było do 1939 roku żadnych konfliktów, może konflikty sąsiedzkie o miedzę, ale nie o tym podłożu narodowościowym czy religijnym. Wraca Polak z kampanii wrześniowej. Udało mu się uniknąć obozu jenieckiego. Wraca do rodzinnej miejscowości i widzi go sąsiad Rusin. Przywitali się, po czym Rusin mówi tak. No i co? Przegraliście tą wojnę. Przegraliście tą wojnę. O czym to świadczy? On się w ogóle z tym państwem nie identyfikował. Żył w zgodzie z sąsiadem Polakiem, ale dla niego to była władza obca. Na lewym brzegu Sanu, a więc teoretycznie na tym, w cudzysłowie, polskim, prawda? Chociaż później, jak popatrzymy na rok 44 i ulotki ołunowskie, to Lach Zawisłok, to pojawia się to hasło już w kwietniu 44. Proszę Państwa, jakie więc były postawy społeczeństwa w stosunku do państwa polskiego? Ogromna część się nie identyfikowała z tym państwem. Partie działające legalnie wysuwały przynajmniej jako program minimum szeroką autonomię dla Małopolski Wschodniej. Natomiast ruch działający nielegalnie walczył o państwo ukraińskie, posługując się terrorem i coraz bardziej radykalizując swoje hasła. Już dekalog ukraińskiego nacjonalisty, czy w zasadzie już wcześniej, Ukraina, hasło Ukraina dla Ukraińców, to hasło, które wymyślił, czy sformułował Michnowski, no to jest początek XX wieku. Zmierzaliśmy do konfrontacji. Strona ta radykalna, nacjonalistyczna, szowinistyczna zmierzała do konfrontacji i to konfrontacji siłowej. Pan doktor Bereza tutaj poruszył bardzo ciekawy wątek i także kończąc swoją wypowiedź stwierdził, że właśnie zmierzaliśmy do konfrontacji. Te stosunki polsko-ukraińskie wraz z wybuchem II wojny no, zaczęły się porządnie zaostrzać, natomiast w latach 40., jak wiemy, doszło do zbrodni ludobójstwa na obywatelach Kresów Wschodnich, polskich obywatelach Kresów Wschodnich i ludobójstwa, które zostało dokonane przez banderowską frakcję OUN rękami jego zbrojnego ramienia UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ja chciałam zapytać, proszę Państwa, gdzie należy szukać genezy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach w latach II wojny światowej? Szanowni Państwo, ludobójstwo Polaków trwa.
Tu chciałbym pewne uszczególnienia podać. To jesteśmy w takim gronie, że możemy sobie otwarcie powiedzieć. Ludobójstwo rozpoczęte w XX wieku, no to trwa. Będziemy chyba jeszcze o tym mówić. Ja tutaj chcę wyraźnie podkreślić jeden fakt. Mianowicie ja jestem historykiem, ale faktografem. To znaczy nie jestem politologiem, nie myślę, co by było, gdyby było. Bazuję na faktach pewnych. I jeśli chodzi o to ludobójstwo, o którym my szczególnie mówimy w okresie II wojny światowej, o mordowaniu Polaków i nie tylko Polaków, szerzej po prostu, o ludobójstwie zapoczątkowanym wówczas przez Ukraińców, przez naród ukraiński, to trzeba powiedzieć, że są takie, trzeba szukać genezy, źródeł. I oczywiście są bardzo szerokie źródła, jeszcze XIX-wieczne, tutaj o czym już pan doktor wspomniał między innymi, ale ja chciałbym się skupić na 10 krokach właściwie, które się pojawiają w wieku XX. Pierwsza sprawa to jest słynny Doncow, Michał Dymytr Doncow, człowiek, który umiera w Montrealu w 1973 roku i właściwie nigdy nie odwołał tego, co napisał w 1926. Jego słynna publikacja zatytułowana Nacjonalizm. No, pierwsza w Europie bodajże. I tam wymienia takich 5 co najmniej takich aktów jak antyintelektualizm, antypacyfizm, fanatyzm, amoralność, internacjonalizm i twórcza przemoc. I to jest rok 1926. Na bazie tego powstaje Dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Myślę, że osoby, które tutaj są, znają w większości te punkty, zarówno w tej wersji podstawowej, jak i tej wersji późniejszej, przekazanie siódme, bo to dekalog, mówimy o przekazaniach, nie zawaha się dokonać największej zbrodni, jeżeli tego domaga się potrzeba chwili, więc to nam wszystko wyjaśnia. Dalej, proszę Państwa, takim trzecim krokiem, dla mnie bardzo ważnym, to są lata 30., kiedy to do tegoż właśnie zintegrowanego nacjonalizmu, do zwolenników, a wręcz do wyznawców, bo to było pewne credo narodowe, przyłączają się duchowni, zwłaszcza grekokatolicy. No tutaj na czele oczywiście z Andrzejem Szeptyckim, z całkowicie bezwolnym mu Józefem Kocyłą, znanym jako błogosławiony Jozafat Kocyłowski, no i sprzeciwia się temu Grzegorz Chomyszyn. To tutaj szczególnie odsyłam do zachowanego jednego z jego tomów, dzienników, 17 tom, który się zachował, Dwa królestwa, które ukazały się przed laty po polsku, kiedy on pokazuje po prostu, czym był właśnie nacjonalizm w wykonaniu tychże właśnie tych duchownych ukraińskich. Takim kolejnym krokiem, o czym już tutaj pan doktor nieco wspomniał, to był duch, idea tworzenia tak zwanej Wielkiej Ukrainy. Ukraina dla Ukraińców. Padały tam takie hasło, no i oczywiście to słynne Znaj lasze po san nasze. I to była bardzo łagodna forma Znaj lasze po san nasze, dlatego że kiedy popatrzymy na opracowania nie tylko z tego okresu, ale z lat 70. i 80. XX wieku, dlatego powiedziałem, że ludobójstwo trwa od lat 20., już ponad 100 lat, to widzimy, że między innymi chociażby teren Nowego Sącza, Nowego Targu, Krynicy, oczywiście cała ziemia krośnieńska, sanocka, godlicka, to są tereny ukraińskie. Nie rusińskie, nie łemkowskie, nie bojkowskie, ale właśnie ukraińskie. Dalej pojawiają się, proszę Państwa, też w latach 30., o czym rzadko wspominamy, listy proskrypcyjne niewygodnych Polaków. One zaowocowały później masowymi rozstrzeliwaniami, morderstwami, zabójstwami. No, warto o tym wiedzieć. I teraz przejdźmy już do roku 39. 1 września na ziemię polskie wkraczają dwie armie. Globalnie mówimy armia niemiecka oraz armia Bernolak, armia słowacka, w liczbie ponad 50 tysięcy. I ta właśnie w tej armii słowackiej funkcjonuje przy drugiej dywizji z Kultlety, funkcjonuje legion ukraiński liczący ponad 600 żołnierzy. To ci, którzy między innymi w Jaśliskach, niedaleko przejście Barwinek, Dukla, zakładają Republikę Ukraińską, co będzie trwała niemal do grudnia 1939 roku. Oficjalnie na ratuszu w Jaśliskach będzie powiewać flaga sino-żółta i będzie obowiązywała mowa w urzędzie po ukraińsku.
rok 1939. W 1941 roku w kwietniu Wielki Zbór ONU uchwalił, że Ukraina ma należeć tylko do Ukraińców. W odezwie czytamy, kto nie jest Ukraińcem, nie ma prawa egzystencji w tym państwie. Granic państwa nie ma. My musimy te granice wywalczyć, mówią Ukraińcy. 30 czerwiec 1941 rok. Wkraczają do Lwowa Niemcy, a przy nich słynny Legion Ukraiński Nachtigal. Oczywiście tam w tym Legionie funkcjonuje także znany nam Szuchewicz. Już w pierwszym dniu pobytu na murach Lwowa pojawiają się plakaty o treści. Lachów, Żydów i komunistów niszcz bez litości. Nie miej litości dla wrogów ukraińskiej rewolucji narodowej. Oczywiście właśnie ten słynny, chociaż niektórzy ukraińscy badacze zaprzeczają temu, żołnierze Nachtigal później biorą udział bezpośredni, indywidualnie, czasem zbiorowo w morderstwach Żydów i Polaków. Ukraińskie Słowo, czasopismo z okresu międzywojennego. Do dzisiaj można przeczytać, nie zostało nigdy to wycofane, nikt się od tego nie odciął, że właściwie ma powstać państwo ukraińskie. I oczywiście w Ukraińskim Słowie w czerwcu, w lipcu roku 1941 roku pojawiają się żądania, aby stworzyć dla Polaków i dla Żydów getto we Lwowie i w Tarnopolu i w innych miastach. Rok 1943, marzec, przywódca ONU proponują tak zwane ostateczne rozwiązanie. Myślę, że nikomu nie trzeba z Polaków wyjaśniać, co znaczyło to krwawe określenie ostateczne rozwiązanie. I proszę Państwa, system oczyszczania Ukrainy, które rozpoczął się, oczyszczania z Polaków, które się rozpoczą, w tej genezie tych 10 kroków, on jest widoczny dla nas, dlatego że należało z zajmańców oczyścić Ukrainę i to nie zostało zakończone w roku 1945. Zajmańcami byli także żołnierze Armii Czerwonej, to byli także Cyganie, którzy niemal zostali doszczętnie wybici, rodziny z Wołynia, usunięte rodziny także czeskie, ale ta akcja, ta geneza tworzenia Wielkiej Ukrainy, ona nie zatrzymała się ani na prawym brzegu Sanu, ani nie zatrzymała się na prawym brzegu przecież Bugu, tylko ona funkcjonowała dalej. Kiedy my, prawda, mówimy o kwestii katyńskiej, przepraszam, o kwestii wołyńskiej, to mówimy o metodzie mordowania wołyńskiej, która objęła nie tylko Wołyń, ale także objęła przecież tereny Podlasia, tereny dzisiejszej Litwy, o czym zapominamy. Proszę Państwa, to objęła tereny Lubelszczyzny i ja w ostatnim czasie odnalazłem ofiary spośród duchowieństwa zamordowane na Śląsku w 1945 roku przez Ukraińców, między innymi osoby duchowne zamordowane, które służyły w mundurach czy przy współpracy z Niemcami. Więc dlatego mówię o tej genezie, o tych następstwach, że widzimy, że ta rzeka nienawiści, oczyszczania, ona rozlała się bardzo szeroko. Na swoje źródła bezpośrednie ma w wieku XX, początku, pośrednie jeszcze w wieku XIX, o czym mówił pan doktor, ale ona po prostu trwa nadal, mimo prawda, no powiedzmy, wielu dzisiaj uśmiechów, wielu rzekomych gestów miłości, pojednania, sympatii i tak dalej, nadal to przecież to funkcjonuje. Dekalog ukraińskiego nacjonalisty, podkreślam tutaj słowo dekalog dla katolików, dla chrześcijan kojarzy się jednoznacznie z dekalogiem, ten dekalog nadal funkcjonuje i on nie jest w niebycie. On jest w niebycie. Polska telewizja różnych proweniencji nie pokazuje czarno-czerwonych sztandarów, które mają oddziały walczące na froncie wschodnim. Nie pokazuje tego na gablotach, które są w miastach na tak zwanej zachodniej Ukrainie. Nie pokazuje tego na przejściach, które są na granicznych także, gdzie kiedy witają nas nie tylko sztandary te właśnie niebiesko-żółte, ale także te sztandary nacjonalistyczne. Ten duch nie obumarł i ta geneza ciągle nadal jest tworzona. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozpoczynając dzisiejsze spotkanie, wspomniałam o zbliżającej się 80. rocznicy zbrodni ludobójstwa. Lipiec, 11 lipca 1943 roku. Chciałam zapytać, jakie znaczenie dla pamięci o zbrodni wołyńskiej ma ta data?
Zanim odpowiem na kwestię, którą pani doktor postawiła, chciałabym jeszcze wrócić do początku naszego spotkania, do września 1939 i również jeszcze wcześniejszych lat. Otóż w ludobójstwie ukraińskim, to było jedno z trzech ludobójstw, które naród polski doświadczył podczas II wojny światowej. Ludobójstwo niemieckie, sowieckie i ukraińskie. Tutaj można wyróżnić trzy fazy. Pierwsza faza to jest faza pregenocydalna. To jest ten okres, o którym mówił pan ksiądz profesor Marecki i pan doktor Bereza. Można powiedzieć, że ten czas pregenocydium, on się zakończył w 1942 roku. W 1942 roku, w drugiej połowie, rozpoczyna się tak zwane ludobójstwo właściwe. I ono trwa właściwie do 1946 roku, biorąc pod uwagę oczywiście liczbę ofiar. I potem mamy jeszcze fazę postgenocydalną, która objawia się różnymi postawami. Postawami Ukraińców indywidualnych, postawami ich organizacji i państwa ukraińskiego. W ramach tej fazy pregenocydalnej to mieliśmy do czynienia z przygotowywaniem ludobójstwa właściwego. To były te wszystkie akty terroru, ale i praca, ogromna praca propagandowa, agitacyjna, dzięki której w latach 40. już można było przeprowadzić ludobójstwo. We wrześniu 1939 roku niektórzy z zajmujących się tym tematem uważają, że już wtedy było ludobójstwo, dlatego że zarówno na Wołyniu, jak i w Małopolsce Wschodniej dochodziło do mordów, i to nie indywidualnych osób, ale mordów masowych. W Małopolsce Wschodniej przecież Ukraińcy wymordowali około 2000 osób. Na Wołyniu tutaj ta ilość nie jest dość dobrze ustalona. Głównie na Wołyniu głównie ginęły osoby spoza Wołynia, uciekinierzy, żołnierze, a więc osoby, które w określonym rejonie nie były znane. W związku z tym łatwiej było o nich zapomnieć, czy w ogóle nawet nie wiedzieć. A więc tutaj mamy już we wrześniu kilka tysięcy zamordowanych Polaków. Na Wołyniu mordowali nie tylko członkowie OUN, Organizacji Ukraińskiej Nacjonalistów, ale również członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, która właściwie była zdelegalizowana jeszcze przed wojną, ale zwolennicy, oni nadal byli aktywni. I następuje okupacja sowiecka, w której zamarła właściwie działalność antypolska. Jeśli była, to w głębokim podziemiu i nie była w ogóle widoczna. Ale jednak było przygotowywanie zarówno na terenach objętych okupacją sowiecką, jak i na terenach Generalnego Gubernatorstwa, dokąd bardzo dużo działaczy nacjonalistycznych uciekło przed okupacją sowiecką. I tam był przygotowywany te następne działania. I
I od 1941 roku mamy na wschodzie, na Kresach Wschodnich okupację niemiecką. W 1942 roku następuje zastanawiające mordowanie pojedynczych osób i rodzin. Ustalonych ofiar, jeśli chodzi o Wołyń, to mamy 470 we wszystkich powiatach. I to były głównie osoby wyróżniające się w danym środowisku. Czyli był to już ten etap przygotowywania do uderzenia zmasowanego. Dlaczego? Dlatego, że atakowane były osoby, które coś znaczyły w danej społeczności, a więc były podejrzewane po pierwsze o możliwości organizowania Polaków i o również posiadanie broni. I te napady na tych pojedynczych Polaków, one w większości, a przynajmniej tak wynika z tych zachowanych świadectw, one były pod pretekstem szukania broni. Dokonywały tego głównie siły policyjne, policji ukraińskiej, ale nie tylko. Czyli już było oczyszczanie terenu z ludzi, którzy mogliby tworzyć obronę, którzy według podziemia ukraińskiego może już mieli jakieś zorganizowane struktury. No i rok 43 zaczyna się od zlikwidowania bestialskiego parośli w lutym 43 roku, sto kilkadziesiąt ofiar i od tego momentu bez przerwy napady na Polakach, najpierw na wschodzie i północy, a potem rozlewanie się to na cały Wołyń. 11 lipca. Pani doktor pyta, dlaczego to ma takie znaczenie? 11 lipca jest datą symboliczną. Nie, w tym kilkuletnim okresie ludobójstwa właściwego nie było drugiego tak na tak wielką skalę, tak zmasowanego i z taką jednorazowo ogromną liczbą ofiar, jak właśnie 11 lipca. Jakkolwiek oprócz tego 11 lipca mordy z wielkim natężeniem miały miejsce na całym Wołyniu z wyjątkiem jednego powiatu, powiatu lubomelskiego. Łącznie 11 lipca zaatakowani zostali Polacy w 113 jednostkach administracyjnych. Kiedyś w publikacjach wymieniałam 99, w toku dalszych badań doszłam do 113. Zginęło na przestrzeni, w przeciągu całego miesiąca co najmniej 11 tysięcy Polaków na całym Wołyniu w ponad 200 miejscowościach. A więc to lipcowe apogeum zbrodni wołyńskiej jest dla nas symbolem. I to tego 11 lipca, dlatego mamy ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa z rąk ONU UPA. Ale to 11 lipca to nie koniec, bo przecież w kolejnym miesiącu na Wołyniu była również ogromna akcja likwidowania Polaków w trzech powiatach. Około 90 miejscowości zaatakowano. Wymordowano ponad ustalonych mamy około 8 tysięcy, ale Jurij Stelmaszczuk, jeden z dowódców przeprowadzających tę akcję,
w zeznaniach twierdził, że 15 tysięcy. Więc kolejna no, ogromna akcja oczyszczania z Polaków Wołynia. I jeszcze trzeba podkreślić, że była to zbrodnia nieprawdopodobnie okrutna, dla której ukuty został termin przez profesora Ryszarda Szabłowskiego, profesora prawa międzynarodowego, genocidium atrox, ludobójstwo niezwykle, ojej, przepraszam bardzo, nie wyłączyłam telefonu. A więc jest to genocidium atrox, które no jest zjawiskiem wyjątkowym, bo nawet w trakcie ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego no nie dochodziło aż na taką skalę do takiej makabry. I rok 44 to jest ciąg dalszy, już Małopolska Wschodnia. Scenariusz podobny, zaczynanie od bardzo indywidualnych, licznych ataków i stopniowe powiększanie. Proszę Państwa, są dyskusje na temat, kiedy zapadła decyzja o wymordowaniu Polaków na Kresach Wschodnich przez ONUPA. To wszystko, co do tej pory na ten temat się twierdzi, moim zdaniem są to przypuszczenia na podstawie tych dokumentów, które się zachowały. Ale uważam, że dokumenty to jeszcze nie wszystko. Po pierwsze, nie wiemy, ile się nie zachowało dokumentów i też nie wiemy, i wydaje mi się, że takie były, że były decyzje, które nie były odnotowane w dokumentach, bo to zjawisko takiego stopniowego narastania od terroru indywidualnego do zbrodni masowych tworzy pewien ciąg. Układa się w pewien plan, który Owen po prostu stworzyła. I realizacja tego była według tego planu. A więc ta decyzja o zagładzie Polaków, ona musiała nastąpić nie w 1943 roku, ale znacznie wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Siemaszko przedstawiła nam takie trzy główne fazy ludobójcze z zaakcentowaniem tej ostatniej, a mianowicie 11 lipca 1943 roku. Tutaj doskonale było pokazane, jak te fale i fazy narastały i jak można było dostrzec pewne symptomy, czy to właśnie niechęci do państwa polskiego, czy rozwój ukraińskiego nacjonalizmu, o którym mówił pan profesor Marecki. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Jakie były reakcje przedstawicieli kościołów różnych wyznań na formowanie się chociażby ukraińskiego integralnego nacjonalizmu? Jaki był stosunek właśnie kościołów do tego nacjonalizmu i później do popełnianych na Polakach zbrodni? No, sprawa jest wieloaspektowa. Znaczy, po pierwsze, no bo jest to pytanie o rolę kościoła i grecko-katolickiego, jeśli mówimy o ruchu ukraińskim, no i cerkwi prawosławnej, bo jeśli mówimy o Wołyniu, no to przecież chodzi przede wszystkim o cerkiew prawosławną, a nie o kościół grecko-katolicki. Bo jeśli mówimy o początkach tej całej zbrodni, czy tym jądrze całej zbrodni, to nie był to teren oddziaływania no, wspomnianego tutaj metropolity szeptyckiego i innych biskupów. Tym niemniej
Kiedy pytamy o samą przyczynę wielu rzeczy, które się na Kresach działy, to no nie Wołyń w takim rozumieniu, ale coś podobnego jak Wołyń tam się działo nieraz. No, przypomnijmy sobie wojny kozackie, Koliwszczyznę i tak dalej. Te czystki w takim, byśmy powiedzieli, niezwykle brutalnym wydaniu, to jest pewna cecha charakterystyczna dla azjatyckiego sposobu prowadzenia wojny, gdzie okrucieństwo, przypomnijmy sobie najazdy mongolskie, tatarskie, one w naszej kulturze i w odbiorze są dosyć mocno zakotwiczone, usprawiedliwia, czy daje prawo do tego, że panuje nad danym terytorium. Tam mam prawo panować, czy tam panuję, gdzie zarządzam strachem. Stąd nie tylko czystka, ale i okrucieństwo. I to jest dosyć cecha charakterystyczna, która gdzieś błąka się po tych Kresach, prawda, od czasów najazdów mongolskich i ciągnie się aż po wiek XX. Druga rzecz to jest sprawa, na to się nakłada religia chrześcijańska, która absolutnie na to nie pozwala. W jakimkolwiek obrządku, a nawet wyznaniu, no jeśli głębiej podejdziemy do tematu, to nie ma. Przekazanie nie zabijaj jest jasne tutaj i jest tego wykładnia. Pytanie jest dlaczego? No, od czasów tych kozackich aż po wiek XX, mimo tego, że się prawosławie na przykład używało jako oręż w walce politycznej czy jako element tożsamościowy, to w ogóle nie działało w sensie blokady tego typu działań. Naturalnie wchodzi tutaj Kościół i tutaj proszę, żeby to zrozumieć, ja muszę skrótowo, bo ponieważ jesteśmy w pewnym takim zamkniętym czasie, to jest mniej więcej taka sama przyczyna jak dlaczego prawosławie w Rosji nie powodowało blokady, nie wiem, represyjnych działań carskich, różnorakich, prawda, kwestii z tym związanych, aż do dnia dzisiejszego, kiedy patrzymy na metropolitę Cyryla, no i dziwimy się, że on w ogóle nie widzi tam Buczy i tak dalej. I nie ma żadnej reakcji. To jest mniej więcej z tego samego powodu. Do tego dojdę za chwilę. Natomiast, krótko mówiąc, Grzegorz Chomyszyn, wspomniany przez księdza profesora Mareckiego, nazywał to nie mniej, nie więcej, że w sensie społecznym, czyli pewnym takim cywilizacyjnym, to nie tyle mieliśmy do czynienia z prawosławiem, co z carosławiem. Czyli w istocie religia w życiu społecznym była funkcją państwa, natomiast tylko do kwestii indywidualnej etyka, która była, gdyby z tego wynikała, no była w jakikolwiek sposób używana. Natomiast w żaden sposób cerkiew nie wchodziła w życie polityczne, nawet jeśli to życie polityczne było skrajnie niemoralne, jak za czasów, prawda, cara Iwana Groźnego i innych. A jeśli ktoś podnosił taki głos, to był likwidowany. I w bizantyńskim tego słowa rozumieniu, czy takim wschodnim, tak to mniej więcej funkcjonowało, co krytykował biskup Chomyszyn w takim liście pasterskim, czy w takim dokumencie o bizantynizmie. Czyli chciał wyplenić w okresie międzywojennym ten sposób rozumienia Kościoła w życiu publicznym, który jest typowo wschodni. Mało tego, ten patriota ukraiński i błogosławiony Kościoła katolickiego twierdził, że było nieszczęściem dla Ukrainy, że przyjął wyznanie, znaczy chrześcijaństwo ze wschodu, a nie z zachodu, co by zupełnie zmieniało, że tak powiem, sposób urządzenia życia w tym narodzie, bo trudno mówić jeszcze wówczas w tym państwie. I jeśli popatrzymy na sposób czy model funkcjonowania z kolei Kościoła grecko-katolickiego, przypomnijmy po Unii Brzeskiej ta zmiana nastąpiła, a tam w Lwowie to gdzieś, prawda, w XVIII wieku. Tym niemniej, jeśli popatrzymy na ten Kościół, to pytanie zasadnicze, które rozstrzygało w ogromnej mierze, jaka będzie postawa duchowieństwa, jakie będzie nauczanie Kościoła grecko-katolickiego w odniesieniu do tych trendów, które były zbrodnicze w założeniu, nie w skutkach. W skutki już były, to co się stało w czasie wojny, było konsekwencją pewnych kwestii, które na poziomie teoretycznym rozstrzygnęły się przed wojną. I później już tam reakcje mogły być, one i tak
byłyby nieskuteczne, czy były nieskuteczne. Natomiast w Kościele szły te dwa trendy grecko-katolickim. Taki model synodu zamojskiego, prawda, z XVIII wieku, czyli zlatynizować Kościół grecko-katolicki i z obrządkiem, i z pewnym, to co dzisiaj się nawet w cerkwi próbuje robić, żeby było w rytmie nawet kalendarza, prawda, gregoriańskiego i tak dalej, i tak dalej. I drugi nurt, który mówi, upodobnijmy się maksymalnie do prawosławia. I cała kwestia ruchu ukraińskiego była w ogromnej mierze też przedmiotem sporu między biskupami i duchowieństwem, zarazem wiernymi Kościoła grecko-katolickiego. To się działo na początku XX wieku. Rozstrzygnęło się mniej więcej w XVIII wieku, kiedy tak zwany, bo tak się nazwano, episkopat ukraiński Kościoła grecko-katolickiego opowiedział się za państwem ukraińskim w jakimkolwiek wydaniu, czy tym kijowskim, czy tym lwowskim, a sam arcybiskup Szeptycki wszedł do tego zaczynu tego państwa ukraińskiego, w związku z czym, kiedy zaczęła się wojna polsko-ukraińska, no on był elementem nie tylko moralnym, ale i politycznym. I w tym sensie mamy do czynienia z tą pierwszą taką znaną, bardzo intensywną korespondencją arcybiskupa Bilczewskiego i metropolity Szeptyckiego, kiedy ta wojna się toczy i Bilczewski domaga się interwencji arcybiskupa Szeptyckiego, żeby powstrzymać zbrodnie, szczególnie na księżach lub złe zachowania, prawda, księży grecko-katolickich, którzy włączali się, a tam się te zbrodnie pojawiały. Zresztą robiono całą taką akcję później po wojnie, szczegółowej analizy w konkretnych parafiach, czy to diecezji przemyskiej, czy arcydiecezji lwowskiej i gdzie indziej, co się działo w poszczególnych miejscach. Przy czym nie spłycajmy rzeczy, ponieważ metropolita Szeptycki to nie był prosty, jakby się chciało określać, nacjonalista ukraiński, wręcz przeciwnie. To był raczej wychowany w duchu polskim, mimo swoich przodków, i mający o wiele szersze cele niż te, które byśmy definiowali w ramach, nie wiem, dawnej Galicji Wschodniej czy Małopolski Wschodniej, ponieważ on chciał nawrócić prawosławie to rosyjskie w największej skali, jaka jest możliwa, przy niewyobrażalnych kontaktach też światowych, bo był arystokratą, a zarazem pewnych horyzontach intelektualnych. Znaczy, kiedy czyta się pisma metropolity Szeptyckiego, to nie jest byle kto. W sensie intelektualnym. To jest człowiek całkowicie rozumiejący nauczanie Kościoła, włączający się i świętego Tomasza i tak dalej. To jest poziom ogromny, na bardzo wysokim poziomie intelektualnym. Tym niemniej te wszystkie prymitywne ruchy nacjonalistyczne, które się pojawiały, no on w pewnym momencie je nawet oprotestowywał, bo pojawia się na przykład zabójstwo Iwana Babija, czyli dyrektora gimnazjum ukraińskiego we Lwowie, notabene przyjaciele Szeptyckiego, notabene współpracownika jego w akcji katolickiej, i on wtedy się temu przeciwstawia. Ten Babij, przypomnijmy, blokował na przykład tą młodzież, którą do junactwa OUN pobierano, Bandera i inni pobierali na zamachy terrorystyczne. Więc tamten to napięcie było cały czas między Kościołem grecko-katolickim a tymi nacjonalistami, nie z UNDO, ale mówię z OUN, z dawniejszego UWO. Przy czym o ile Grzegorz Chomyszyn, to jest ten drugi nurt, taki radykalnie łaciński, mówi, trzeba ten Kościół, żeby on głęboko zakorzenił się w narodzie ukraińskim i żeby etyka, która, czy moralność, etyka, która wynika z nauczania Kościoła, wsiąkła w ten naród, a zarazem w duchowieństwo, trzeba maksymalnie zbliżać go do Kościoła rzymskiego. Szeptycki z kolei mówi, my chcemy nawrócić Rosję, w związku z czym musimy upodobnić Kościół grecko-katolicki w sensie rytualnym całkowicie w kierunku prawosławia. I on oczywiście zwycięża, bo jest mocniejszy, Szeptycki. Tym niemniej Chomyszyn mówi, ale jeśli pójdziemy tą drogą, to stworzymy sobie nowe, może nie carosławie w życiu społecznym, ale ukrainosławie. Czyli to, co jest problemem nacjonalizacji Kościoła grecko-katolickiego w Galicji Wschodniej, do dnia dzisiejszego ten problem jest bardzo poważny. Czyli uprzedmiotowienia Kościoła w polityce. Proszę zwrócić uwagę, w okresie międzywojennym różne rzeczy się działy, po zamachu majowym chociażby. Spora część duchowieństwa katolickiego, łącznie z biskupami, była tam represjonowana w taki sposób, bo krytykowali to, co się dzieje w życiu publicznym. Ponieważ w tradycji łacińskiej polityka jest dziedziną moralności, a Kościół jest recenzentem tej polityki w tym zakresie.
Stąd każdy biskup jest zobowiązany do bycia w polityce, w sensie właśnie takiej oceny, i każdy ksiądz i tak dalej. I to jest bardzo głęboko, dlatego proszę zwrócić uwagę, że tak, od kiedy wchodzą tam Sowieci w 1939 roku, to się jest przerwa w tych ludobójstwie ukraińskim, ale nie sowieckim. No bo każda z tych ideologii, które triumfowały wówczas, były ideologiami antychrześcijańskimi, najgłębiej patrząc, czy to w wydaniu klasowym, czy rasowym. Natomiast nacjonalizm ukraiński w ideologii Dmytro Doncowa inspirował się filozofią niemiecką, tą idealistyczną, XIX-wieczną, poheglowską, i tym nacjonalizmem w dużym stopniu, chociaż nie był tożsamy z tym. Ale musiał prowadzić ostatecznie w sensie ideologicznym do zbrodni, i tylko Kościół byłby w stanie go spacyfikować na tym poziomie, gdyby miał narzędzia lub gdyby miał wolę. I taką wolę wykazywał przede wszystkim Homyszyn. Przed wojną mamy do czynienia nie tylko z jego listem duszpasterskim Problem Ukraiński, ale kiedy weźmiemy Nową Zorię, tą sztandarową prasę tamtego czasu, to mamy redaktor naczelny, czyli taki przyjaciel biskupa Homyszyna, Osym Nazaruk, pisze całą serię artykułów przeciwko Doncowowi, występując we frontalnej konfrontacji intelektualnej z tą ideologią. I to są te dwa nurty. Dzisiaj oczywiście wiele popularniejszy i bardziej znany jest Szeptycki niż Homyszyn, a później to, co weszło w czasie wojny, to nie było tak, że nacjonalizm ukraiński, mimo tego, że treściowo skrajnie antychrześcijański, że on był odrzucany przez duchowieństwo takie, albo że w ogóle ktoś się tym specjalnie przejmował. No bo polityka i religia to są dwie rozdzielne rzeczy. I cały ten element azjatycki cywilizacyjnie, który tam był bardzo mocny, też nie był hamowany w dużym stopniu. Albo nie wiedziano, jak to hamować, albo nie chciano na sposób łaciński tego zrobić, bo tylko ta droga, jak słusznie Homyszyn mówi, jest przyszłością Ukrainy. Jeśli weźmiemy takiego Homyszyna, jest bardzo krytyczny w stosunku do władz polskich i tak dalej. Tym niemniej widział pewne drogi pojednania. Miał ogromną perspektywę, co będzie efektem na przykład konfliktu polsko-ukraińskiego, że będzie tam panowanie sowieckie, ale przede wszystkim on widział ten naród jako chrześcijański kulturowo, nie tylko powierzchownie, rytualnie. No bo w Carosławiu, czy w prawosławiu, czy tych obrządach, no to rytuał się liczy, a treści to już tam mniej istotne są. Jest ten obrządek ma niezwykłą wagę, tylko on chciał skatolicyzować, no nawet tak trzeba by powiedzieć, Ukrainę, tą oczywiście, gdzie się to dało. A wtedy możemy myśleć o misji. Natomiast to wszystko oczywiście później ta korespondencja, która, bo kończę, ta korespondencja, która się pojawiła między Bilczewskim a Szeptyckim w 18 czy w 19 roku, no pojawi się między arcybiskupem Twardowskim i Szeptyckim w 43-44 roku. No i tam, prawda, będzie to, co jest takie najbardziej kontrowersyjne, on będzie w jakiś sposób wskazywał, że zbrodnie polskie się pojawiają i tak dalej. To się powtórzy, Szeptycki już wówczas będzie starszym człowiekiem i to są te główne zarzuty w stosunku do kościoła grecko-katolickiego oraz postawy niektórych duchownych, co nie znaczy, że kościół grecko-katolicki w szczytach hierarchicznych był nacjonalistyczny w sensie ołnowskim. Najwyżej był narodowo-ukraiński. Tym niemniej w wydaniu biskupa Homyszyna on radykalnie krytykował ten nacjonalizm, wskazując jego satanizm wprost, przed wojną, satanizm wprost, że to jest po prostu takie ma to korzenie i że to prowadzi do zwyrodnienia. Natomiast nie był tak w tym wszystkim arcybiskup Szeptycki, który uważał, że tu trzeba nad tym tutaj przejść do porządku dziennego i ten główny cel nawrócenia Rosji stawiać. A wszystko później było tego konsekwencją. Mówiąc, czy podsumowując, jeśli coś mogło powstrzymać Ukrainę w tym wydaniu zachodnim oczywiście, przed pójściem w którąś z ideologii najmłodniejszych wówczas, czyli ten nacjonalizm w wydaniu szowinistycznym. Przypomnijmy, nacjonalizm polski, tak to nazwijmy umownie, nacjonalizm polski w wydaniu Dmowskiego, to jest katolicki nacjonalizm, czyli który w ogóle do głowy nikomu by nie przyszło ludobójstwo jako cel. I proszę Państwa, natomiast więc tą drogą lub komunistyczną drogą też ludobójstwo w innym tego słowa znaczeniu, wszystkie te ideologie najmłodniejsze, jedynie co mogło to powstrzymać Ukraińców pójście w tą czy w tą drogę, no to byłoby chrześcijaństwo, ale nie w wydaniu carskim, nie w wydaniu prawosławnym.
bo tam jest to bezbronne, to prawosławie w takiej konfrontacji, bo jest najczęściej tylko i wyłącznie narzędziem polityki, a nie podmiotem polityki. I tak samo, jeśli ktokolwiek próbuje model życia społecznego ułożyć wedle takiego wzorca. I oto toczył się spór. Chomyszyn tego nie wygrał, co nie znaczy, że nie powinien wygrać tego dzisiaj. Natomiast co do całego sporu, jeszcze dlaczego też to się ma jakoś, no ma się oczywiście do ludobójstwa, ale co jest jeszcze istotą tego wszystkiego? Jest pytanie nie tylko o jednostkowe, chociaż to jest bardzo ważne, miejsca mordów, ale jest fundamentalne pytanie o odpowiedzialność organizacyjną. I teraz, kiedy nazywamy daną organizację mianem zbrodniczej? No, kiedy nazywamy kogoś mianem zbrodniarza, no to wiemy, jak dokonuje zbrodni. A kiedy organizację nazywamy mianem zbrodniczą? Kiedy ma cele zbrodnicze. A gdzie się to rozstrzyga? Na poziomie ideologicznym pierwotnie. I z kontekstu ideologicznego wynikają pewne decyzje tak, na zasadzie rozkazu. Tak samo organizacją zbrodniczą była NSDAP. Dlaczego? Nawet ta sekretarka, która tam pisała, w istocie była w organizacji zbrodniczej. Dlaczego? Ponieważ cele tej organizacji takie były. I tu trzeba, i tu w tej całej dyskusji, dialogu z Ukraińcami, to jest do rozstrzygnięcia. Co stoi ideologicznie za tym? I w kontekście tego była pewna postawa Kościoła, ona się rozgrywała w okresie międzywojennym, a oczywiście to miało swoje przełożenie na wojnę. Bardzo dziękuję. Pan profesor Marecki jeszcze chciał uzupełnić? Ja chciałbym się odnieść do tego, co do tej pory zostało powiedziane. Tutaj już pan profesor Ryba pewne rzeczy powiedział, chciałem to dopowiedzieć. Proszę państwa, Szeptycki, metropolita Szeptycki to postać tragiczna. Tragiczna sama w sobie. No, kiedyś napisał to, że chciałem być Ukraińcem, Ukraińcy mnie nie chcą, chciałem być Polakiem, Polacy mnie nie chcą, nie wiem kim jestem, parafrazuję teraz po prostu. W domu mówiono po francusku, wiadomo, to był wnuk Fredry, to warto o tym mówić po prostu, że tak ten korzeń polski, który gdzieś się zatracił. Chciał być kimś, chciał być duchownym, był mnichem bazyliańskim, był tym mnichem bazyliańskim, został metropolitą, był i chciał być przywódcą narodu i panie profesorze, on się kreował na ojca narodu. Robił to ze świadomością. Jestem ja, Szeptycki i wokół mnie ma się skupić pewna grupa ludzi, naród. I ci, którzy byli zwolennikami nacjonalizmu, czy to będzie, prawda, Dącow, czy Łękawski, prawda, czy będą inni, czy Konowalec, to byli wszyscy ludzie, którzy z nim sympatyzowali. On był zagubiony. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy wojska carskie, rosyjskie wchodzą w 17 roku, czy w 15 do Lwowa, on pisze wielnopojedynczy list, uważając cara za głowę kościoła i chcąc współpracować. Kiedy wchodzą Niemcy, robi po prostu to samo. To jest człowiek odbijający się od ściany do ściany, po prostu nie wie, co robić. Dlatego to jest biskup, który postawiony naprzeciwko biskupów innych grekokatolickich, nawet tego biednego Kocyłowskiego czy wspomnianego wspaniałego Grzegorza Chomyszyna, który Chomyszyn mówił, jeżeli ma być Ukraina, to ma być z Polską, innej Ukrainy nie będzie. Proszę sobie teraz pomyśleć, to człowiek, który pisze to w latach 30. lat temu 90. Jeśli ma być Ukraina, to ma być tylko z Polską, innej Ukrainy nie będzie. Prorocze słowa tego wybitnego Polaka. Natomiast Szeptycki właściwie nie wie, co ma robić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa taka. Jaki jest Kościół w wydaniu, Kościół, mówię o Kościele grecko-katolickim, w wydaniu Szeptyckiego? Kościół zmierzający donikąd. Kościół, który jest napełniony nacjonalistami. Kościół, który po prostu nie rozwija się w takim kierunku, w jakim idzie Kościół powszechny. Nie, to jest inny Kościół. Jakie są owoce tego Kościoła? Owoce są takie, ja tutaj powiem to, co jest tutaj znane już pani Ewie Siemaszko, co wywołało wielką burzę i agresję przeciwko mnie swego czasu podczas jednej konferencji w Krakowie, kiedy powiedziałem, że w zachowaniu części duchowieństwa ukraińskiego, ruskiego i części wiernych Kościoła grecko-katolickiego mamy znamiona zbiorowego opętania. Tak, proszę państwa, to są znamiona zbiorowego opętania, bo nikt nie był w stanie z chrześcijan zrobić zbrodniarzy, tak jak to się udało zrobić właśnie tej nacji ukraińskiej.
I teraz dochodzimy do odpowiedzi na to, na pytanie jeszcze jedno. Kto mordował Polaków? Kto brał bezpośredni udział w ludobójstwie? To można oczywiście wspaniale powiedzieć, że to był OUN UPA. Ale w takim przypadku nie ma odpowiedzialnych, bo OUN UPA jako tako nie istnieje. No a zapominamy o tym, że za tymi żołnierzami, jeżeli tak ich możemy nazwać, czy tymi czynownikami OUN UPA, szła ukraińska czerni. Na Wołyniu, w Małopolsce, w dzisiejszych Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, no w różnych miejscach szła ukraińska czerni. To nie tylko odpowiedzialność, dzisiaj pytanie jest podstawowe, na kogo spada odpowiedzialność za to ludobójstwo? Jeżeli zminimalizujemy, tak jak to próbują niektórzy ukraińscy, dzisiaj historycy mówią tak, była zbrodnia wołyńska, więc tylko mordowano na Wołyniu. A więc Kresy Wschodnie, Małopolska Wschodnia, Tarnopolszczyzna, Stanisławowskie, Lwowskie, to nie, to tam nie było. Więc dlatego dzisiaj my mówimy o metodzie wołyńskiej mordowania, o metodzie wołyńskiej, natomiast mówimy o tych mordach Polaków. I nie robili tego OUN UPA. Przepraszam, kolokwialnie, że robili, no bo nie mordowali, tylko mordowali konkretnie ludzie Ukraińcy i oni dzisiaj za to mają być rozliczeni. A stawiam to dlatego, że na pewno dojdziemy, czy będą na pewno pytania z sali, co dalej mamy robić. No właśnie pytanie, co mamy robić dalej. Niech historycy mają na to pytanie odpowiadać. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan doktor Bereza, proszę. Ja może tylko tak króciutko. Pan profesor Mieczysław Ryba wspomniał o tym, że organizacją zbrodniczą jest ta, która ma zbrodnicze cele. W przypadku OUN te cele były zbrodnicze, one zostały ujęte w konkretne procedury. Przecież ukraińska doktryna wojenna, którą opracował Kołodziński, tuż przed wybuchem wojny, a potem rozwinięta, dopracowana w tym dokumencie, który przygotował Łękawski, Szuchewycz i Steczko, czyli walka i działalność OUN w czasie wojny, one zostały zastosowane w praktyce już w czerwcu, lipcu 1941 roku. Moim zdaniem te pogromy na Żydach i Polakach z lipca 40, szczególnie z lipca 41 roku, to jest dokładnie realizacja tego scenariusza drobiazgowo opracowanego. To jest próba generalna, czy to się sprawdzi. I proszę zwrócić uwagę, Siekiernicy to nie pojawili się dopiero w lutym 43 roku, ale Siekiernicy pojawili się już latem roku 41. Siekier używano do mordowania Polaków na Podolu. Więc tutaj jak gdyby też, proszę Państwa, możemy się zastanowić, że to, co się działo latem 41 roku, nie spowodowało żadnej refleksji wśród naszych władz, które znajdowały się na emigracji. Ja czasem odnoszę wrażenie, że nasze władze sobie uświadomiły ogrom tego terroru, barbarzyństwa dopiero w lipcu, gdy dotknęło to w lipcu 43, kiedy to dotknęło bezpośrednio terenów sąsiadujących z Bugiem, po drugiej stronie Bug. Dziękuję. Jeszcze tytułem uzupełnienia pani Ewa Siemaszko. Chciałam nawiązać do tej rozmowy na temat postawy kościołów. Otóż zarówno Kościół prawosławny, jak i grekokatolicki są niestety bardzo moralnie obciążone. Owszem, nie wszyscy duchowni byli wciągnięci w tę maszynę zbrodni, ale niestety bardzo wielu przecież święciło narzędzia zbrodni. A więc kościoły zostały użyte do sakralizacji zbrodni. I ta sakralizacja zbrodni w moim przekonaniu to właśnie prowadziła do zbiorowego opętania
zbiorowego opętania całych grup. Oczywiście nie wszyscy Ukraińcy mordowali. Byli oni również i terroryzowani, i siłą wciągani do zbrodni, ale to zapamiętanie w tym okrucieństwie to też jest dowód na opętanie, zbiorowe opętanie. Proszę Państwa, zniszczonych zostało ponad 200 kościołów, dlatego że były to kościoły łacińskie. Wymordowano ponad 100 księży. Byłoby tych ofiar więcej, gdyby wielu z nich udało się uciec, nieraz ciężko rannymi. Atakowanie w dni świąteczne. Ja wyliczyłam 700 aktów zbrodni w święta katolickie, ale również w tych 700 jest kilkadziesiąt dokonywanych w święta grekokatolickie i prawosławne, które w czasie się pokrywają. A więc niestety Kościół grekokatolicki i prawosławny jest również obciążony tą zbrodnią. Mało tego, przecież obecnie księża grekokatoliccy i to nawet wyższych przedstawiciele wyższej hierarchii uczestniczą w uroczystościach ku czci ludobójców podczas świętowania rocznicy powstania UPA, podczas odsłaniania pomników ludobójców, montowania tablic. Te wszystkie akty są z udziałem księży grekokatolickich. Co do prawosławnych, tu pewności nie mam. Nawet jest to oczywiście hipoteza nieudowodniona. Na podstawie jednego rejonu, okolice Huty Stepańskiej, gdzie pan Janusz Choroszkiewicz, kustosz pamięci narodowej, gdy stawiał krzyże pamięci w miejscowościach wymordowanych przez ONUPA w lipcu 1943 roku, w poświęceniu tych krzyży brali udział księża prawosławni. A więc nie wykluczam, że w kościele prawosławnym na Wołyniu doszło do jakiejś refleksji moralnej po wielu latach, ale to oczywiście jest tylko hipoteza, bo trzeba by to było głębiej zbadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawili Państwo taką syntezę najważniejszych wydarzeń, procesów, które miały miejsce w latach w pierwszej połowie XX wieku. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Czego jeszcze nie wiemy o zbrodni wołyńsko-małopolskiej? Jak ją badać? Dziś jak ją badać? I jak współpracować w tej materii z historykami ukraińskimi? Bardzo proszę. Jeszcze wiele nie wiemy. Przede wszystkim szczegółów, bo to, co dzisiaj przedstawiliśmy, to jest przecież tylko mała część tej wiedzy, którą posiadamy. Ale w szczegółach jeszcze jest bardzo dużo do uzupełnienia. Jeśli chodzi w ogóle o osoby, które zostały zamordowane, a o nich w ogóle nic nie wiemy, a wciąż takie są odkrywane. O dane osobowe ofiar udaje się niezidentyfikowane ofiary zidentyfikować.
doprecyzować daty wydarzeń, przebieg zbrodni, sprawców nawet z imienia i nazwiska. A więc ta praca nie jest jeszcze zakończona, zwłaszcza, że można powiedzieć, że może największy materiał jest zgromadzony dla Wołynia i to dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, w którym pion ścigania, pan prokurator Zając z Komisji Lubelskiej, to śledztwo prowadzi od wielu lat i prowadzi to znakomicie, znacznie lepiej, aniżeli te śledztwa, które były prowadzone, a zostały umorzone nie wiadomo dlaczego przez prokuratorów wrocławskich, gdy nie wykorzystali wszystkich świadków, którzy jeszcze żyli. A więc jeszcze są szanse docierania do świadków. Jeszcze nie znamy wszystkich materiałów znajdujących się w archiwach polskich, a często znajdują się te przydatne informacje w zupełnie nieoczekiwanych zespołach, miejscach, a więc jeszcze jest dużo do roboty. No i oczywiście archiwa zagraniczne. Jeśli chodzi o współpracę z ukraińskimi historykami, to powiedziałabym, że nie są chętni do ukazania w pełnym świetle zbrodni wołyńskiej. Jest to, co do tej pory było robione z ich strony, to było takie tak zwana pozorowana współpraca. Te dokumenty, które udostępnione zostały stronie Polski, to jest naprawdę mały wycinek. I to nie myśmy wybierali te dokumenty dla naszych potrzeb, tylko nam je dano. Nam je dano, czyli dano nam to, co chciano dać. I nie wydaje mi się, żeby w najbliższej przyszłości, zwłaszcza teraz, kiedy jest wojna, taka współpraca mogła przebiegać no, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. A jak będzie w przyszłości, nie wiem, pan doktor Bereza miał okazję korzystać z archiwów ukraińskich i stykał się z ukraińskimi historykami, więc pewnie może więcej powiedzieć ode mnie na ten temat. W zasadzie pani Ewo, wyczerpała pani ten temat współpracy. No, będziemy czekać. Natomiast proszę państwa, na pewno przed nami dokończenie kompleksowych kwerend w archiwach polskich. Bo tak jak wspomniała pani Ewa, często można znaleźć dokumenty, których nikt nie oglądał, które ktoś złożył do archiwum 40 lat temu i do dzisiaj teczki te są często nawet niespaginowane, bo nikt do nich nie zaglądał. Póki nie otworzą się archiwa na wschodzie, i tutaj mówię zarówno o archiwach ukraińskich, jak i miejmy nadzieję kiedyś w przyszłości rosyjskich, póki nie otworzą się archiwa na wschodzie, po zakończeniu kompleksowych kwerend w archiwach polskich powinniśmy sięgnąć do archiwów niemieckich, ale również archiwów węgierskich, bo przecież duża część informacji, raz, że wojska węgierskie były aktywnie no, zaangażowane w to, co się działo na Podolu czy na Pokuciu, zazwyczaj po stronie polskiej i tam na stronę węgierską trafiali przecież uciekinierzy z tych wschodnich, południowo-wschodnich powiatów. Na pewno te archiwa na Węgrzech i na pewno archiwa w Rumunii. Nie, o niemieckich wspomniałem jako pierwszy. Proszę państwa, czego nie wiemy? Nie wiemy bardzo ważnej rzeczy bezpośredniej, ile jeszcze jest dołów śmierci, które musimy zamienić w cmentarze i które mamy upamiętnić. Polaków zabijano na około 150 sposobów.
Innicy na tyle samo i grzebano. Studnie, rowy, doły, fundamenty, doły po wysadzonych budynkach, rozrzucane szczątki, rozorane w ostatnich latach przez kołchozowe traktory i zarośnięte cmentarze, wioski, tak zwane doły śmierci. My to ogólnie nazywamy tak, jak pan dr Leon Popek kiedyś nazwał. My nie wiemy, gdzie są te cmentarze. Dokąd ci ludzie nie zostaną, nasi rodacy, godnie pogrzebani, obżałowani, opłakani, zgodnie z naszym cywilizacyjnym zwyczajem, to te osoby czekają na nas. I tego my nie wiemy, kiedy my to zrobimy i kto to ma zrobić. My tego nie wiemy. Po drugie, tutaj jeśli chodzi o materiały archiwalne, to są przepastne archiwa NKWD i KGB, łącznie z sądowymi i tak dalej, to do tego dołączę. Proszę Państwa, czego dalej nie wiemy? Nie wiemy, bo Ukraińcy nie chcą nam powiedzieć, ilu było sprawiedliwych ich rodaków. Tych, którzy Polaków bronili, chronili, ratowali na różne sposoby, wskazywali czasem drogę ucieczki, czasem kromkę chleba albo jakąś przysłowiową szklankę wody podali. Oni też ginęli. My tego po prostu, my nie wiemy. Należałoby ich uczcić, uszanować. Tak, no jest nieco ustalonych, a do końca nie wiemy. Proszę Państwa, też nie wiemy, ile osób zmarło na skutek odniesionych ran. My tylko liczymy ciągle te ofiary bezpośrednie. Natomiast ile osób zginęło w obłędzie, popełniło samobójstwo, ile osób zginęło z ran, my tego nie wiemy. Dzisiaj, kiedy patrzymy z perspektywy innych wojen podobnych, to wiemy, że ta grupa sięga 10-15%. Więc do tej liczby przynajmniej 150 tysięcy dołóżmy te 20 tysięcy tych, którzy zginęli jeszcze później. I jeszcze jednej rzeczy nie wiemy i to może nie chciałbym, aby to było zakończenie, ale to muszę powiedzieć, bo jestem także reprezentantem pewnych środowisk kresowych, które czekają na to. My nie wiemy, kiedy kolejna polska władza tupnie nogą i powie, czekamy na to, abyście powiedzieli przepraszam. My nie wiemy, kiedy nastąpi przeproszenie ze strony spadkobierców państwa ukraińskiego. Ciągle żyją ludzie poranieni psychicznie, fizycznie. Ludzie, rodziny, które nie mają grobów swoich bliskich. Nie mają gdzie zapalić świeczki na grobie. Nie ma żadnej tablicy. My ciągle nie wiemy właściwie, kto jest winowajcą. I my czekamy na przeproszenie ze strony na przykład władyków grekokatolickich, prawosławnych. Czekamy na przeproszenie duchowieństwa grekokatolickiego, które, jak tu już wspomniano, brało czynny, bezpośredni udział. My czekamy na to, kiedy przywódcy tego narodu, któremu my teraz tak bardzo mocno pomagamy i będziemy na pewno pomagać. My czekamy na to, żeby powiedzieć to symboliczne słowo przepraszam, by podać sobie dłonie. Te gesty, które były próby dokonywania, to były takie przeproście nas. Ja pamiętam te próby i propozycje listów chociażby, które były składane przez Kościół Grekokatolicki czy przez inne. Ja jestem jurysdykcyjnie przynależę do diecezji wołyńskiej, do Łódzka. To ta najmniejsza, najbardziej wykrwawiona diecezja. To dzisiaj 10 parafii, 13 księży. To jest diecezja z tej wielomilionowej, prawda, dzisiaj zostało. My czekamy na to. Czekamy jako Polacy, czekamy jako duchowni, czekamy jako dzieci, wnuki, prawnuki ofiar. Kiedy wreszcie nastąpi to pojednanie i my wyciągamy te ręce. Ten ostatni gest od roku przeszło, od lutego, co się dokonuje, to jest ciągłe z naszej strony. My wam wybaczamy, ale wy powiecie to przepraszam. I tego my, proszę Państwa, my nie wiemy, kiedy to nastąpi. I to jest jedna wielka niewiadoma, najbardziej chyba dla mnie osobiście bolesna, nie wiem jak dla Państwa. Proszę Państwa, ja na tą drugą część pytania spróbuję, bo też musimy zrozumieć, co to jest Ukraina współczesna. I ją się absolutnie nie da zamknąć do tych zachodnich prowincji. Wręcz przeciwnie, one są mniejszością i w sensie ilościowym, i w sensie jakościowym, w sensie ciężaru pewnego gospodarczego, politycznego. Ukraina to jest no teren dużo, dużo większy niż Polska i Odessa i Kijów, prawda, i Charków w tej chwili. I Krym to jest wiadomo w jakim stanie. Więc pamiętajmy, że cała ta próba budowania tożsamości ukraińskiej po upadku Związku Sowieckiego to był wysiłek karkołomny.
No z jednej strony mówi się o tym wielkim głodzie, czyli to jest te lata 32-33, więc pewne tam wielkie cierpienie i ludobójstwo, można powiedzieć, na Ukraińcach, którego Stalin dokonał. Ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na przykład w czasie tej wojny. W czasie tej wojny flagi to jedno, ale zasadnicza narracja historyczna lub pewien punkt odniesienia, do którego odwoływał się prezydent Zełenski, to żaden OUN nie był. To była wielka wojna ojczyźniana. Czyli bronimy Charkowa przed nowym Hitlerem. To paradoksy są. No w tym sensie, że to szło od wschodu, a nie od zachodu. To są podmienione. Tym niemniej ze względu chociażby na to, że w dłuższej perspektywie czasowej nie da się budować narracji historycznej czy polityki historycznej państwa na tradycję OUN-UPA, więc wyciągane są pewne elementy i one są sprzedawane na zewnątrz również dla tego narodu. Bronimy, prawda, jak tam w czasie II wojny światowej. Wydaje się, że kwestia zbudowania narodu z tych językowo różnych ludzi, tożsamościowo różnych, wyznaniowo, prawda, i nie tylko mówimy katolicy i prawosławni, ale prawosławni, prawda, autokefalia kijowska, czy mamy patriarchat moskiewski, no zaczyna się, to są gigantyczne ich problemy. Dla zrozumienia, nie usprawiedliwienia, bo nie idę tym tropem, tylko rozumienia, dla części tej, która się strasznie przyznawała do tradycji UPA, to oni starali się wyzwolić jakieś siły, które miałyby być też antyrosyjskie, bo to tradycja UPA jest też antysowiecka. Późniejsze oni ginęli i tak dalej, co nie oznacza, że to usprawiedliwia zbrodni wołyńskiej bynajmniej. Natomiast w sensie nadziei, co daje szansę? No, rzeczywiście ta wojna, tu pani Ewa Siemaszko jednym z wystąpień, bo słuchałem gdzieś w internecie, mówiła, że rzeczywiście ta wojna daje gigantyczną, również w sensie tożsamościowym, szansę zbudowania wspólnej tożsamości bez względu na to, czy ktoś jest ze Lwowa, czy z Charkowa, mimo tego, że różnią się językowo, ponieważ ta wojna jest absolutnie wojną sprawiedliwą. To możemy szukać jakichś niuansów, ale sprawiedliwą, obronną, bohaterską. Tych bohaterów jest już mnóstwo. I to tworzy jak gdyby naród dopiero. Tak wydaje się, bo naprawdę trudno tam byłoby mówić o tej sprzed kilku lat, ja pamiętam, jakie tam konflikty, różnice wszelakie. Natomiast jeśli by się tak zdarzyło, no w końcu się ta wojna skończy, wcześniej czy później, to za lat kilka ona urośnie do rangi mitu założycielskiego, a nawet nie mitu, tylko prawdy, no ale w tym sensie mitu jako przenośni to mówię. I wiele jest problemów w tradycji ukraińskiej, no bo ta wielka wojna ojczyźniana, no można się do niej odwoływać, ale tylko w jakimś aspekcie. No to przecież Sowieci też nie walczyli o wolność Europy, no, a jednak się do tego też odwołują. Zwróćcie Państwo uwagę, tradycja kozacka, sam Chmielnicki. To nie jest takie proste, bo to się kończyła to całe powstanie Chmielnickiego, no ugodą perejesławską. No nie ma się do czego odwoływać, bo to jest kierunek moskiewski i to na ileś wieków. Tych problemów jest ileś, z którymi oni jakoś, jeśli nie będą chcieli być w sprzecznościach takich logicznych, no będą musieli to porządkować. Natomiast ze strony polskiej oczywiście domaganie się tej sprawiedliwości, prawdy jest rzeczą konieczną. Ze względu również na to, że jeśli mówimy o dłuższej perspektywie, jeśli chcemy budować, a nie ma innej drogi, bo geopolityka to wymusza. Tak jakby powiedzieć, czy geopolityka wymusiła pojednanie francusko-niemieckie przed I wojną światową. No wymusiła, bo byli Niemcy wrogiem. No i tu nie ma zmiłuj. To nie są takie, proszę Państwa, sentymentalne rzeczy. Jeśli jest wojna, to są proste ruchy. Albo za, albo przeciw. A kto się wstrzymuje, tego nie ma w tej części Europy. Więc też, żebyśmy to widzieli, rozumieli geopolitykę, że to jest ciężar dzisiaj wyborów tych politycznych na teraz, odpowiedzialność za nas wszystkich. A rzeczy się dzieją, które rozstrzygną nasze losy na setki lat. No, to też pamiętajmy o tych politykach naszych, w jakich oni konfiguracji są. Co nie znaczy, że to jest mało ważna sprawa. Bynajmniej tego nie chcę powiedzieć. Tylko chcę, żebyśmy rozumieli konteksty. Każdy żyje w jakimś, tak? No, albo Rosjanie staną nad Bugiem i będą mieć porozumienie z Niemcami i się skończy ta Polska. I będziemy wtedy się bawić, prawda, w sentymenty, albo rozegramy to i wygramy. No, w sensie
przyszłości, bo są gigantyczne młyny, które w sferze geopolitycznej globalnej mierzą. Tym niemniej ta sprawa musi być rozwiązana na poziomie prawdziwościowym i ona, jeśli zostanie rozwiązana, w istocie jest szansą dla Ukraińców, jeśli chcą być, a wydaje się, że takie tendencje są częścią Zachodu. No nie tego zwariowanego, genderystyczno tam, prawda, postmodernistycznego, bo wtedy każdy ma swoją narrację, plecie czy poczy i kończy się dyskusja na poziomie historii. Tylko chodzi mi na poziomie klasycznym, częścią Zachodu, to prawda, to historia jest nauką. A celem nauki jest prawda. A nie jest tylko narracją polityczną, tak jak w Rosji. Raz tak, w zależności jaki interes. Więc w tym względzie rozstrzygnięcie tej kwestii, pojednanie na gruncie prawdy i upamiętnienia jest dla nich też ogromną szansą. To się pewnie w czasie musi rozłożyć, ale jednym z elementów, który może ich odblokować, jest nowy mit założycielski Ukrainy, która w tej chwili walczy o swoją niepodległość. Dziękuję Państwu za wszystkie wypowiedzi. Ja jeszcze chciałam zadać jedno ostatnie pytanie, nawiązując do pewnego cytatu, a mianowicie były mieszkaniec Korościatyna na Podolu, Jan Zaleski, pisał: Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie, a ta druga śmierć jest gorsza od tej pierwszej. Proszę Państwa, czym nam grozi przemilczenie zbrodni wołyńsko-małopolskiej? Stopień tego zagrożenia to trudny jest do określenia w tej chwili, ale ono nam grozi, bo ja z wielkim bólem muszę powiedzieć, że miała w jednym z ważnych muzeów w Polsce miała być wystawa poświęcona zbrodni wołyńskiej z okazji 80. rocznicy. I właściwie wystawa już była gotowa, ale zablokowano pieniądze na nią. A więc no jest w tej chwili hamowanie. Władze Warszawy nie chcą się zgodzić na krzyż pamięci na powązkach wojskowych, gdzie takich symboli martyrologicznych dotyczących wydarzeń z II wojny światowej jest sto kilkadziesiąt. Do tej pory tam nie ma krzyża wołyńskiego. Ponieważ cmentarz należy do miasta, miasto się nie godzi. Jest to sprawa edukacji. Zbrodnia wołyńska do tej pory nie była należycie uwzględniona w programach nauczania i podręcznikach. I pytanie, czy to zostanie poprawione? Mam obawy, że nie. Dlatego, że do szkół ukraińskich, do szkół polskich uczęszczają uchodźcy z Ukrainy. Część z nich, jak deklaruje spory procent, pozostanie w Polsce jako już osiedleńcy. I no te dzieci, młodzież właściwie, nie chcą, żeby im przedstawiać zbrodnię wołyńską. No mogę podać taki przykład, że grupa ukraińskich uczniów wyszła z zajęć, w których był poruszony problem zbrodni UPA. Po prostu wyszli. Jeszcze zanim wojna wybuchła, nasi polscy Ukraińcy też nie chcieli tego tematu. Na przykład na Pomorzu przychodzili rodzice z pretensjami do nauczycieli, że sobie nie życzą, żeby ten temat
był na lekcjach. A więc czas wojny również sprzyja do temu, żeby uruchamiały się różne mechanizmy hamujące upowszechnianie, hamujące upamiętnianie, hamujące dostęp do wiedzy, do prawdy historycznej. Dziękuję. Proszę Państwa, po raz pierwszy zabito ich siekierą, po raz drugi przez przemilczanie, a po raz trzeci przez świadome zaniedbywanie. To powinienem powiedzieć na stojąco. Przez świadome zaniedbywanie. Nie będę tego wątku rozwijał, bo on może być antysystemowy i polityczny. Podam tylko krótki przykład. Po 10 lat pracowałem nad publikacją kazującą zamordowanych duchownych łacińskich i neonitów. 259 osób, biogramy, ponad 500 stron licząca książka, złożona do druku w 2019, przez 3 przeszło lata leżała w wydawnictwie IPN-u. IPN-u, którego jestem członkiem kolegium. Nie udało się wydrukować, były liczne przeszkody, a kiedy się w ubiegłym roku, w lutym udało wydrukować, natychmiast cały nakład trafił do magazynu. Otrzymałem jeden egzemplarz jako autor. Książka bez zapowiedzi, książka ukazała się w 2022 roku z datą 2020. W żadnym katalogu IPN-u się nie pojawiła ani wspaniała, można powiedzieć, manipulacja. Osoby, które pracują na uczelniach, wiedzą, co to oznacza, kiedy nie można sobie do dorobku publikacji wypisać. Trafiła do magazynu i dopiero osobista interwencja obecnego prezesa IPN-u, pana Nawrockiego, spowodowała, że ona w październiku ubiegłego roku, po kilku miesiącach, mogła trafić na półki księgarskie. Od października do kwietnia, dzisiaj jest 15, upłynęło już kilka miesięcy. Żaden oddział IPN-u, którego jestem członkiem kolegium, nie zaprosił mnie z promocją tej książki. Książki o duchowieństwie rzymskokatolickim zamordowanym przez ONUPA. Mysterium Inquitatis, Mysterium Niegodziwości. Więc ja się pytam, to jest kamyczek do mojego krótka, gdzie jest Mysterium Niegodziwości? Właśnie ten trzeci punkt, kiedy my świadomie zaniedbujemy pewne sprawy i ciągle milczymy. Do dzisiaj nie ma programu, jakie będą obchody w lipcu tego roku, mimo że wiele środowisk kierowało swoje petycje nie tylko do władz Warszawy, ale także i do innych władz. Nie ma, po prostu nie ma tego właśnie w projekcie. Jesteśmy w tym miejscu teraz, gdzie budujemy wspaniały pomnik tej pamięci o zamordowanych naszych rodakach w 1943 roku i przed i po. Być może nie będzie żadnych innych okoliczności. Instytut Pamięci Narodowej w tym wydaniu, w tej formie, tu gdzie jesteśmy teraz, jest być może jedyną, najważniejszą imprezą, gdzie upamiętniamy. Proszę Państwa, nie było żadnych podczas tych trzech dni, podczas pierwszego panelu, gdzie mieli być notable, nie było pełnej sali. Nie masz, Tomku, tego świadomości, ani nie macie Państwo świadomości, że ta sala już w dniu wczorajszym była całkowicie zarezerwowana. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, bo to właśnie budujecie ten pomnik pamięci, nie zaniedbujemy tego. To jest ten trzeci punkt po prostu, który my musimy sobie otwarcie powiedzieć, że można było przemilczać przez czasy PRL-u i inne, ale my nie możemy tego zaniedbywać. Mimo różnych konsekwencji, jak nas spotkają, my musimy o tym po prostu mówić, bo tam ciągle leżą nasi rodacy, tam leżą tysiące w bezimiennych dołach śmierci, zabici jak gorzej niż zwierzęta. I czekają na pochówek, czekają na wieczne odpoczywanie, czekają na krzyż i czekają na pamięć historyczną, która ciągle jest z naszych podręczników i ze świadomości wymazywana. No zakończenie tyle. Szanowni Państwo, temat jest niezwykle istotny, niezwykle zajmujący. Niestety
proza życia, czas nas goni, a chciałabym jeszcze oddać głos tutaj Państwu licznie zgromadzonym, za to, za co ja również bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, nasunęły się refleksje? Bardzo proszę. Dziękuję Państwu za tyle wspaniałych, bardzo dobrych refleksji. Paweł Zdziarski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Chciałem zapytać Państwa o ocenę polskiej dyplomacji właśnie w tym względzie pamięci o Wołyniu. Przytoczę przykład z ostatnich dni. Ulicę w Kijowie chciano nazwać na cześć Wołodymyra Kubijowicza, to jest współtwórca SS Galicjen, i nie stało się to, ale dlatego, że zaprotestował ambasador Izraela. Nie było żadnego protestu ze strony ambasady, czy też ogólnie dyplomacji polskiej. Co trzeba zrobić, żeby się to zmieniło, żeby rzeczywiście to tupnięcie nogą, to już padło dzisiaj, żeby ze strony Polski w końcu miało miejsce? Dziękuję bardzo. To może zbierzemy kilka pytań i tutaj Państwo później udzielą odpowiedzi. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawy panel. Ja jestem badaczką mediów oraz polityki pamięci i mam takie pytanie. W jaki sposób możemy rozmawiać na takie bardzo wrażliwe tematy, żeby to nie zostało wykorzystywane przez propagandę rosyjską teraz, kiedy toczy się wojna? Bo ona, jak my wiemy, wykorzystuje to zarówno przeciwko Ukraińcom, też przeciwko Polakom. Jak tego uniknąć? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pytanie? Ja osobiście uważam, że ten temat nigdy nie wyjdzie, bo Anglosasi byli, są zainteresowani zniszczeniem Rosjan. I zawsze Bandera był i jest siłą motoryczną napędzającą Ukraińców na Moskala. I to jest potrzebne, bo Moskal musi być zniszczony rękami ukraińskimi. A na Lacha przyjdzie kolej w drugiej kolejności, bo Słowiańszczyzna nie leży w interesie Anglosasów. Dlatego Łebiet i cała reszta, wierchuszka ukraińska schroniła się i w Stanach, i w Kanadzie, i w Anglii. Sam Bandera siedział pod kloszem w Monachium, zanim go dopadł Staszewski i go unicestwił. Dziękuję bardzo za te refleksje. Tutaj chciałam przekazać pani. Takie krótkie pytanie, jednocześnie prośba. Zarówno do naszych sąsiadów ukraińskich, którym chcemy pomóc w tej sytuacji, jaka jest, jak i wszystkich innych sąsiadów, żeby nas źle nie rozumieli, że my jesteśmy naiwni. Bo tu się wiele rzeczy porównuje z naszą, uważa się nas za naiwnych. To, że pomagamy, pomogliśmy Niemcom się zjednoczyć, no to oni teraz nas traktują odpowiednio, nam dziękują. Także proszę bardzo, że coś musimy jasno zrobić, musimy mieć jasne stanowiska chyba, żebyśmy właśnie nie wychodzili na głupich i naiwnych w świecie, bo to jest po prostu tragiczne, jak jesteśmy traktowani. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Tak, ja ogromne dzięki za treściwe wypowiedzi i zapytanie będzie w końcu. Fizykiem jestem, pilnuję fizyki, a nie metafizyki wydarzeń wysoczeńskich. Cieszę się, że pani Siemaszko mówi o fazach. Cieszę się, że padło zapytanie o tym, jak trzy metody niszczenia naszej narodowości, naszej tożsamości odbywają się na naszych oczach. Proszę powiedzieć księdza profesora, jak uniknąć czwartej fazy, używam tutaj określenia, czwartej fazy tego niszczenia, czyli przekręcania faktu o tym, co się wydarzyło. Poprawiam lekko pana Tomka, którego znam od wielu już czasu, że nie od 1941, 1943, od 1939 roku zabijanie nas, Polaków, było błogosławione. Błogosławione kim? To zapytanie retoryczne. Pierwsze, jeżeli tutaj można dygresję króciutko. Rozumiemy się? 1000 lat wstecz, zapytanie retoryczne. Co się wydarzyło 1000 lat wstecz? No, zmarła teściowa Bolesława Chrobrego, a była to matka Jarosława Mądrego. Czyli 1000 lat wstecz żadnej Ukrainy nie było,
Rutenus Polonus i podzielono na tych, którzy kłaniali się Bizancjum i chwalili cara i później powstało Boże Caria Chrani. I Doncow jako psychicznie chory człowiek przekręcił Mikołaja Michnowskiego założenia i z tego rozpoczynajmy. 500 lat co było? No nie było, kochany panie Tomaszu, no nie było czegoś takiego jak szlachta białorusińska, zagrodowa, chodaczkowa, polska, ukraińska. Była szlachta Rzeczypospolitej. Skąd to pan wziął, że bieda powstała, bo szlachta zdradziła w Poznaniu czy gdzieś aż w Gdańsku. To szlachta zawsze była obrońcą interesów polskich. Osadnicy bronili na kresę, bo ja reprezentuję Zrzeszenie Szlachty Herbusa, więc działam prężnie. 500 lat wstecz podzielono nas na Piastów i na Jagiellonów. Znowu wojna. 100 lat wstecz podzielono nas na Mołczaku i Piłsudczyku. Znowu wojna. 13 lat wstecz, akurat w kwietniu, podzielono nas na tych, które... No co tam się wydarzyło w Smoleńsku? Przypadek czysty. A są te, które wiedzą, że był to świetnie zorganizowany akt terrorystyczny. Czy nadal będziemy następować na krapie? Wracam do zapytania. Jak unikać czwartej fazy niszczenia naszej tożsamości? Jest zagrożenie. Przepraszam, że ja nie chcę, żeby głosować z pozycji strachu. To świetnie powiedział, chyba ksiądz profesor, że człowieka w strach zagnać i wtedy idealnie z nim można... A czy to zrobi Andrzej Szeptycki, wnuczek Fredry, którego fajnie, że profesor Ryba powiedział, bardzo mi się to podoba. Opętany człowiek. Pan profesor nie powiedział, ale ja już wnioskuję. No, w fizyce jest pojęcie dedukcja. I ja wydedukowałem tak. Tak. I ja wracając do fizyki, opętany człowiek, którego Solowiow Włodzimierz w czasie I wojny światowej opętał, także nie dziwcie się, że on Hitlerka I stało się tak, że Grzegorz, a Grzegorij Komyszyn ma na dzień dzisiejszy te, który szanują jego zasługi, Ukrainiec, który się przytulił do naszych problemów, starał się ich rozwiązać. Czy był intelektualistą? No niestety na tyle, na ile jego mentalność i etnopsychologia pozwalała. Także dziękuję ślicznie. Zapytanie wciąż jest aktualne. Jak uniknąć czwartej fazy niszczenia naszej polskości? Kłaniam się nieziuteńko i podziękowanie. Dziękuję bardzo państwu za wszystkie pytania i refleksje. Jeszcze tutaj widzę, że pan na końcu chciał coś. Paweł Naleźniak, historyk z Krakowa, ale nauczyciel też. Wszystkich państwa znam i bardzo cenię. I bardzo dziękuję za wypowiedzi. Ale jeszcze jedna refleksja jako nauczyciel. Nie wystarczy przeprosić, nie wystarczy odkryć doły śmierci, oddać pamięć i sprawiedliwość naszym zmarłym. A co z podręcznikami historii, co z pomnikami, co z nauczaniem młodzieży? Wyrośnie nowy nacjonalizm. I to jest pytanie, które stawiam także kolegom Ukraińcom. Nie wystarczy to, co powiedzieliśmy, powiedzieć przepraszam i oddać sprawiedliwość zamordowanym. Dziękuję bardzo. I jeszcze naprawdę ostatnie pytanie, ponieważ już jesteśmy w małym niedoczasie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani doktor. Bartosz Jednoszewski, Instytut Pamięci Narodowej. Zanim pozwolę sobie zadać państwu pytanie, to odniosę się do wypowiedzi pana doktora Berezy i pani Siemaszko. Wspomniał pan o siekiernikach, którzy pojawili się latem 1941 roku. Myślę, że wszyscy tutaj na sali i państwo też doskonale wiecie, że 1939 rok to nie tylko Legion Ukraiński, Suszki, to nie tylko bojówkarze w Stryju, w innych miejscowościach, bojówkarze OUN i bojówkarze KPZU, ale to również opisywana chociażby z autopsji historia Stanisława Srokowskiego, który mieszkał w Sławentynie, w okolicach Podhajec na Tarnopolszczyźnie i tam 17 września 1939 roku bojówkarze OUN siekierami zamordowali od 50 do 85 osób. Także już we wrześniu 1939 roku mieliśmy zaczyn tego, co potem wybuchło z całą siłą w 1943 roku. I jeśli chodzi o to, co pani Ewa Siemaszko wspominała o tej sakralizacji zbrodni, oczywiście historycy ukraińscy chcieliby to przemilczeć, że nie było żadnego święcenia zbrodni, tym bardziej nic bardziej mylnego, nie tylko święcenie zbrodni, ale podżeganie do zbrodni. Nie tylko w 1943, ale w 1939, jeszcze w lipcu, w sierpniu 1939 roku i w
w kilku przypadkach, znanych mi przynajmniej, również uczestnictwo czynne w zbrodni swiaszczenników, batiuszków ukraińskich i na Wołyniu, i w Małopolsce Wschodniej. Jeśli przyjąć, że taki kapłan grekokatolicki czy prawosławny był przywódcą nie tylko duchowym, ale w ogóle przywódcą społecznym lokalnej społeczności, no to jest oczywiste, że jego siła oddziaływania musiała być duża. Jeśli chodzi natomiast o pytanie, ja może trochę cofnę się stricte do badań, do historii, bo teraz dużo było w tych pytaniach odniesień do współczesności. Ja mam problem z periodyzacją ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego. Kiedyś mówiło się o 43 roku, potem 43, 4, 5. Dzisiaj, między innymi dzięki badaniom państwa Siemaszków, mamy tą periodyzację, wydaje się, ustaloną od 1939 do 1947, ale padają tutaj te określenia pregenocydalny, genocydalny stricte i jeszcze postgenocydalny, a w wypowiedzi pana księdza profesora Mareckiego jeszcze była mowa o tym, że tak naprawdę to ludobójstwo, przynajmniej w sensie duchowym, w sensie moralnym, zaczyna się wcześniej. Od Michnowskiego, od Łękawskiego, od Ściborskiego, od Kołodzińskiego. W związku z tym, no, jeśli odwoływać się do definicji Lemkina, którą potem przyjęła ONZ, Konwencja Praw Człowieka ONZ w 1948 roku, no to genocyd, ludobójstwo to jest świadome zorganizowanie i zabicie nie całej, ale nawet pewnej grupy społecznej, nie tylko narodowej, ale może być klasowa, religijna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, co państwo sądzą, to jest pytanie zarówno do pani Siemaszka, jak i do księdza profesora Mareckiego, ale do wszystkich szanownych dyskutantów. Czy tak naprawdę no, określenie pregenocydalne to oznacza, że jakby przed ludobójstwem? Tymczasem jest oczywiste, przynajmniej dla mnie i myślę, że dla wielu z nas, że ludobójstwo rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku i nie kończy się w 1945, kiedy pomiędzy dwóch bijących się trzeci przychodzi, czyli Sowiety, i powstaje Polska Pojałtańska. Przecież ludobójcy przenoszą się na tereny Zakerzonia, by powiedzieli dzisiaj historycy nacjonalistyczni ukraińscy, na tereny Rzeszowszczyzny, na tereny Bieszczad, Biaskidu Niskiego, Chełmszczyzny czy Zamojszczyzny. To ludobójstwo trwa do roku 1947. Zatem czy nie należałoby przesunąć skądinąd słusznego określenia ta faza pregenocydalna na rok przed 1939? Przecież to podglebie, ten zaczyn, to są ideolodzy, tacy właśnie jak Doncow, tacy jak Łękawski, wcześniej jak Michnowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo proszę tutaj państwa o udzielenie odpowiedzi. Ja krótko na początku. Pani Ewa dzisiaj mówiła, proszę pana, bardzo skrótowo, bo ten czas jest ograniczony, ale z tego, co ja wnoszę i co pamiętam z innych naszych spotkań, to właściwie nie ma tej daty pierwszej, tylko jest do roku 42. Później mamy rok 42 do 46 i po 46 roku. To są takie elementy otwarte. Dlatego, że my mamy problem powiedzieć dokładnie, kiedy był pierwszy, czy to był rok 39, czy to nie były te wystąpienia, które nie wszystkie są odnotowane w naszej historiografii, bo znamy te zabójstwa, prawda, Pirackiego czy inne po prostu, część, które nie doszło do skutku, więc my przyjmujemy i tak państwo Siemaszkowie to ustalali, zwłaszcza pani Ewa, że do roku 42 i po roku 46 właściwie no, nie ma końca. To jest moja krótka odpowiedź. I drugie tutaj od razu, jak jestem przy mikrofonie, jednym zdaniem. Co zrobić, żeby nie było, by się nie powtórzyło to ludobójstwo? Dla mnie jest to proste. Musi nastąpić akt wzajemnego przebaczenia i pojednania. To jest, oczywiście musi być to rozłożone w czasie, ale mówię hasłowo tylko. Krótkie po prostu pojednanie i przebaczenie. Dziękuję. Może, proszę państwa, skupmy się tutaj na temacie, o którym dzisiaj mówiliśmy. Proszę bardzo, pani Ewa Siemaszko. Więc tak, no rzeczywiście, znaczy pana sugestia, że jednak 39 rok powinien wchodzić w ludobójstwo właściwe, no to jest rzecz jeszcze do głębszego zbadania i zdefiniowania. Natomiast ja chciałam ustosunkować się do wypowiedzi pani, która obawia się, że dzisiejsze spotkanie zostanie wykorzystane przez propagandę rosyjską.
Proszę Państwa, no jeśli chodzi o propagandę rosyjską, to Ukraina niestety dostarczyła jej znakomitego materiału. Dlatego, że hasłem podczas uderzenia 24 lutego ubiegłego roku to było, że idziemy walczyć z faszyzmem. No niestety ideologia nacjonalizmu ukraińskiego była ideologią faszystowską, utworzenie kultu ONUPA, a więc tych faszystowskich, tworzących ideologię i metody totalitarne, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że był teror w stosunku do Polaków, Żydów, ale był terror niesamowity w stosunku do Ukraińców. I tu jest dla Ukrainy też jest problem, co z tym zrobić. Przecież tam zginęło naprawdę tysiące naprawdę niewinnych ludzi. Poliszczuka 80 tysięcy. No, ja się z tą cyfrą nie zgadzam, bo Poliszczuk włączył w to różnych funkcjonariuszy reżimu sowieckiego, więc tu należy oddzielić funkcjonariuszy od cywili, kobiet, dzieci, które były również mordowane. I to, że te pomniki, te uroczystości, te czarno-czerwone flagi wszędzie, to przecież to była taka świetna pożywka dla Rosji, która przekonywała swoje społeczeństwo, że jest zagrożona przez faszystowską Ukrainę. Więc tak, no tak, taka była narracja od początku wojny i ona jest nadal. Więc nie nasze spotkanie jest tą pożywką, tylko kurt Owen upa na Ukrainie. Bardzo proszę, pan profesor Mieczysław Ryba. Trzeba uporządkować pewne rzeczy, to znaczy w różnych aspektach, tak? Bo pani pyta o szerokie porównanie, pan mówi o kontekście moskiewskim i tym, jak to Słowianie, czyli Moskale, są przez anglosasów tępieni i że to jest wykładnia rozumienia współczesnej historii, co oczywiście jest absolutną nieprawdą. Jest kwestia rozumienia, znaczy trzeba spojrzeć na nasze dzieje szerzej. No na przykład, kiedy patrzymy na stosunki, załóżmy polsko-rusińskie, no wtedy się to Ukrainą nie nazywało, no ale nazwijmy dzisiejszym językiem polsko-ukraińskie w czasach I Rzeczpospolitej, przecież one się nie redukują do relacji kozacko, prawda, szlacheckich, bo ta szlachta tam byli Ukraińcami w większości, albo czy pochodzenia takiego. Więc w istocie w ogromnej mierze była to wojna domowa, oczywiście, czy wojna cywilizacji. To wszystko jest bardziej skomplikowane. Jeśli patrzymy na postawę OUN, to przecież OUN nie była największą organizacją przed II wojną światową. Przecież o wiele większe było UNDO. Narodowe, a tym niemniej no nie zbrodnicze. Więc to trzeba tylko naświetlić w szerszym kontekście. Natomiast kiedy patrzymy z punktu widzenia współczesności, to trzeba definiować nade wszystko interesy. Tak powstanie Chmielnickiego, które zakończyło się rozbiorem Ukrainy, w istocie było na niekorzyść Ukraińców czy Rusinów ówczesnych, taki samo jak i te wszystkie rzeczy, które się działy w II wojnie światowej, bo przecież żadne szczęście Ukrainy nie spotkało po wojnie, wręcz przeciwnie. Wielka niewola i kontynuacja zbrodni wszelakich sowieckich i tak dalej. I w tym względzie, jeśli my prawdziwościowo spojrzymy na całe dzieje łącznie z tymi elementami, czyli to, co było zbrodnią, nazwiemy, co było bohaterstwem, bo ci wszyscy, którzy ratowali, byli bohaterami, trzeba by ich tak samo upamiętać, mówię o Ukraińcach, którzy ratowali. Nikt by nie przeżył praktycznie, gdyby oni tak czy owak się nie zaangażowali. Jeśli to wszystko, to będzie nas budować. Ale jeśli patrzymy na kwestie geopolityczne, to, że wieszamy flagi, bo to się nam opłaca. Znaczy w tym sensie mamy wspólny interes. Jeśli ktoś tego nie widzi, jakie mechanizmy rządzą tym wszystkim i zredukujemy swoje kwestie do tego, że cierpimy, bo była Koliwszczyzna, cierpimy, bo była UPA, cierpimy, bo coś tam i będziemy sobie tak cierpieć,
tylko i wyłącznie, chociaż to trzeba przecierpieć i trzeba nazwać, to się skończy tak, jak się skończyło. No, pokojem Grzymutowskiego, a później rozbiorami. No. W istocie jest to, jeśli Ukraina chce być niepodległa, oczywiście ja mówiłem, że to tam się czuje, że to był jest ślepa uliczka, Zełenski szedł w wielką wojnę ojczyźnianą, co to jest też jakaś tam łamigłówka. W tym względzie, co do gry politycznej i przyszłościowej, definiujemy je wedle interesu. I Ukraińcy doskonale zrozumieli, mimo tego, że przed wojną uważali, że może z Niemcami to będzie fajnie, że to się nie da. Albo z Polską, i wtedy jest ta pomoc realna, a wszystkie ten, albo przegrają. Polska, jeśli chcecie państwo swoich synów wysyłać tam na wojnę kolejną, która nas będzie czekać, bo wszystko w Eurazji się ten, to nie pomagajmy Ukrainie, bo był Wołyń. No. Przecież to absurd jest. W tym względzie, jeśli to sobie uporządkujemy, że mamy wspólne interesy, wspólne cele, że dzięki temu, że Ukraina była z Polską w Unii, czy Litwa, no ale to można powiedzieć Ukraina, to dzięki temu tutaj nikt się nie działo przez wieki. Trzy wieki był względny spokój. No. Bo i odwrotnie, bo byśmy mogli pomagać zatrzymywać Azję, ale żeby nie być Azją, częścią Azji, to nie jest kwestia tylko geopolityki, tylko kultury, historii. Trzeba ponazywać rzeczy, to co było złe, nazwać złem, co było zbrodnią, nazwać zbrodnią, to co było bohaterstwem, nazwać bohaterstwem. Czyli i w tym sensie nie tworzą się emocje, bo ktoś ma rodzinę i tak dalej. I zaczynamy po prostu budować pewne pojednanie, które w istocie nam się, oprócz tego, że jest moralnie słuszne, religijnie, to wszystko da się wtedy przeżyć. Oprócz tego nam się to wszystko opłaca. Albo będziemy tkwić w nieprawdzie, czyli w głupocie, no i wtedy to wrócą te demony, nie daj Boże, bo na tym nie skorzystają żadni Anglosasi, tylko Niemcy i Rosjanie. Mówiąc najbardziej krótko. No dziękuję i chyba nie o to nam chodzi. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Proszę Państwa, tematy, które poruszaliśmy dzisiaj, są niezwykle istotne i moglibyśmy tutaj jeszcze długo mówić o nich. Natomiast ja chciałam bardzo serdecznie Państwu podziękować, uczestnikom, za przyjęcie zaproszenia, wzięcie udziału w rozmowach, w spotkaniu. Państwu za przybycie, za wygłoszenie swoich refleksji, pytań. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie.